kończą się właściwie pierwszy etap ekshumacji. Ekshumację pary prezydenckiej. Właściwie za nami dzisiaj ponowny pochówek. Pan był przeciw. Jestem przeciw. Uważam, że to niepotrzebne, że to jest po prostu zbyteczne, jeżeli chodzi o wyjaśnienie katastrofy smoleńskiej. Nie widzę żadnych powodów, dlaczego miałoby się to robić. Ale prokurator uważa inaczej. No ja nie wiem, no może, ale ja się nie zgadzam z panem prokuratorem. W tym sensie, że uważam, że tu się narusza za duże jakby takie pewne tabu głębokie, prawda? Zarusza się uczucia ludzi. Nie tylko chodzi o rodziny, ale w jakimś sensie ja jestem niezadowolony, bo te pogrzeby, ja jako obywatel Polski, że jak nie trzeba. No, ale ludzie mają chyba prawo wiedzieć na przykład, kto jest pochowany w ich rodzinnym grobowcu. Jak chcą się dowiedzieć, to mają prawo. I wtedy te ekshumacje, które były na życzenie tej rodziny i jakby poważne podejrzenia, że są podmienione zwłoki i tak dalej. Ale sam pan mówił, że przyczyny katastrofy smoleńskiej nie są do końca wyjaśnione. No to prawda, no ale to w ten sposób wyjaśnimy te przyczyny. Nie wiem, no, ale ja prokurator być może uważa, że tak. No. Mi się wydaje, że to nie żadnego. No na przykład teraz jak była ekshumacja pary królewskiej, czy coś to dodało. Pary królewskiej, prezydenckiej. Przepraszam, prezydencji. Ja wiem, Wawel, tak. Królowie. No tak, tak. Pary prezydenckiej. Czy coś to dodało do wyjaśnień tego? No nie wiem, ale na przykład jeżeli znajdą się jakieś ślady wybuchu, no to... Ale jakieś ślady tam... Ale ja nie twierdzę, ślady... że się znajdą. Mówię, no jeżeli by znalazły się, tak? Tak, ale to... No te ciała były porozrywane z tego, cośmy słyszeli. To było... To była olbrzymia tragedia. Ja nie sądzę. Uważam, że to... Nie chciałbym ciągnąć tego wątku dalej. Jasne. Ja też nie... Chodzi mi raczej o wątek smoleński. Ten temat znowu wraca. Platforma powołała zespół smoleński, który ma być odpowiedzią na zespół. Ja też mówiłem, że w tym zespole byłoby dobrze, gdyby były osoby z zespołu ministra Millera, który wyjaśniał tą katastrofę. W którym zespole? Tak, w tym zespole. W zespole Platformy? Tak. W tym zespole pana Macierewicza, żeby były, bo to się powinno w ten sposób odbywać. To powinno być jeden jakby... No ale to jest niemożliwe, bo sam pan doskonale wie, że główny zarzut Antoniego Macierewicza wobec poprzedniego zespołu polegał na tym, że oni nie chcieli wcale niczego wyjaśnić, tylko przykryć i załatwić. W tym naszym kole Wolni Solidarni uważamy, że tak powinno być, że to powinno być wspólne wyjaśnienia. Przykryć chcieli wszyscy, 34 chciało przykryć, no ja to nie wierzę. Ja nie wierzę, żeby polscy eksperci, żeby tam nie było żadnego votum separatum. No ja nie chcę, nie, ufam. Za bardzo ufam ludziom. Wie pan, może zostawmy tam na chwilę Smoleńsk, a właściwie nie na chwilę. Chciałem wrócić do opozycji. Opozycja to nie tylko w końcu Platforma, to także Nowoczesna. No a i przede wszystkim ruch Kukiza, który jest w takim rozkroku. Pan uważa, że... Pewno Paweł będzie razem z nami kiedyś. Ale z wami to tak, znaczy z Wolni i Solidarni. Tak, z partią Wolni i Solidarni. Paweł Kukiz trafi do Wolnych i Solidarnych. Tak, którą będziemy bardzo prosimy, tak, którą będziemy budować. No bo to jest jakaś poważna... Panu się żartów o poranku zaciewa. Nie, to nie są żarty. To jest poważna propozycja, panie redaktorze. To jest propozycja rzeczywiście... Tak jak mówi tutaj pan prezydent Obama, że kończy się demokracja liberalna, a my mówimy o demokracji solidarnej. Ale Paweł Kukiz nie chce być w partii. Ale właśnie. No to jak go przekonam. Mam nadzieję, że się przekona, bo to partia nie jest, no to jest sposób jakby no, że, startowania o władzę, rządzenia. No to jest teraz instrument, który nam, Polakom, pomaga wykonywać służebną rolę w stosunku do narodu. No partie rządzą, no. Ruch Kukiza jest w opozycji, ale w najważniejszych głosowaniach czasami część jego posłów wspiera rząd. No, myślę, że też dobrze. No, cieszę się, że wspiera rząd. To jest dobrze. Znaczy, no, ja chciałbym, żeby w ważnych głosowaniach i czasem się zdarza, wspierał rząd Grzegorz Schetyna i Ryszard Petru, no bo to bo jak robi gabinet cienki, raczej może po ich tak trupie, będzie, no. Że się tak wydarza. Bardzo się cieszę, że pani Beata Szydło w tym swoim wystąpieniu ostatnim zwróciła się nie tylko
do swojego obozu, nie tylko powiedziała, że dotrzymujemy słowa, ale też zwróciła się o pomoc, o jakieś takie, o jakąś taki współudział do posłów opozycji, w ten sposób do narodu się zwróciła. A jak pan ocenia, znaczy, kto jest pana zdaniem liderem opozycji teraz? Liderem opozycji, tak. Tak, no to ważne, wiemy, kto jest liderem. Opozycji konstruktywnej to jestem ja. Panie redaktorze, tak, w tym sensie, bo budujemy partię, budujemy siłę, która zmieni Polskę. No to, i znowu się panu na sarkazm zbiera. Nie na sarkazm. No, tak chcę. Poważne zamiary. Pan naprawdę chce zbudować partię? No chcę zbudować, tak. Chcę zbudować siłę, która będzie właśnie konstruktywną, taką realną, twórczą opozycją. Ojciec Innocenty Bocheński miał 75 lat, kiedy zdobył licencję pilota. Ja tak odważny nie jestem. Pan ma 75 lat i zaczyna budować partię, tak? Odważny nie jestem, ale bo myślę, że jest taka potrzeba, taka potrzeba społeczna, taka potrzeba duchowa. Potrzeba do budowy partii, a ja pana pytam, kto jest liderem dzisiejszej opozycji, takiej przyszłej, konstruktywnej, dzisiejszej lepszej. Opozycji, dzisiejszej liderem opozycji. Mateusz Kijowski może, Kod, nie wiem. Myślę, że jeżeli to bym powiedział, że jednak, że jako Schetyna, który ma największy klub parlamentarny, jest jakby takim sukcesorem tych rządów, które przegrały, naturalnie. Tak bym to patrzył. Koniec, zostawmy politykę. Czego ludzie, czego Polacy nie wiedzą o Kornelu Mrawieckim? Nie wiem, czy wiedzą, że jestem rodowitym warszawianinem. Z Wrocławia. Na Mińskim urodziłem się w Warszawie, na Kamionku. No, niedaleko, bo nasze studio też jest na Pradze. Tak, że jestem doktorem fizyki, że mam 5 dzieci, że lubię pływać, że lubiłem kiedyś bardzo pływać. No nie wiem, czy to wszystko wiedzą. Nie wiem. Ja też nie wiem. A jeszcze pan pływa? No teraz już, tak, jeszcze w tym wakacje. Ale przepraszam, pływa w Puław, czy jakieś żeglówki nie, takie tam? Nie, w Puław. Tak, na wodzie, tak. Na wodzie, a nawet w wodzie, powiedziałbym. Tak, w wodzie, a nawet, tak. Państwa i moim gościem był pływak, ale tylko wodny. Polityk chyba nie do końca, doktor fizyki i legenda Solidarności. Polityk do końca, panie. Teraz pan odmawia polityki? No nie. Nie, pana nie odmawiam. Chciałem powiedzieć, że jest pan kimś... Nie tylko. Że jest pan kimś więcej niż politykiem. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę. Legenda i twórca Solidarności Walczącej. Kornel Mrawiecki. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.